21 i 22 stycznia obchodzimy jedne z najmilszych rodzinnych świąt. Dzień babci i Dzień dziadka. W Polsce ta tradycja ma swój początek w połowie lat 60. Co ciekawe, dokładnie tego samego dnia, co u nas, świętują babcie i dziadkowie w Bułgarii i Brazylii. Tymczasem na całym świecie daty tego święta są różne. We Francji Dzień babci jest w marcu. Przez parę lat odbywały się tam pochody uliczne na cześć babci, zwane manifestation. Hiszpanie i Portugalczycy świętują w lipcu, a Włosi, Rosjanie, Kanadyjczycy i Amerykanie jesienią. W Stanach Zjednoczonych Dzień Dziadków został oficjalnie zatwierdzony przez Kongres i prezydenta jako święto narodowe. Dla nas Dzień Babci i Dziadka to również bardzo ważna data w kalendarzu. Dzieci w przedszkolach z zapałem szykują z tej okazji laurki i upominki dla ukochanych dziadków. Przygotowują także przedszkolne przedstawienia, których ze względu na pandemię dziadkowie niestety nie zobaczą na żywo. Na szczęście występy są nagrywane i wysyłane, więc w domu może je obejrzeć cała rodzina. Babcia i dziadek to jedne z najważniejszych osób w życiu dzieci i ich rodziców. Nic więc dziwnego, że wszyscy tak lubimy celebrować to święto. O dziadkach i ich wyjątkowym dniu porozmawialiśmy z dziećmi z przedszkola miejskiego numer 1 przy ulicy Jarzynowej w Pruszkowie. Za co lubisz swoich dziadków? Co razem robicie ciekawego i fajnego? Z babcią się psy tulam, a z dziadkiem lubię się bawić. To często się widujecie, a w co się bawicie? W kotka i myszkę. Bawić się w chowanego i się bawić zabawkami. Ja lubię, jak się bawimy z babcią samochodami, bo mamy duże miasto na stoliku. W ciuciu babkę się bawić i w chowanego. Babcia lubi gotować, oni mi dają pyszne jedzenie. Losu, zupa pomidorowa. Zupę ogórkową i pomidorową. Czyli zdrowo, zupki? Tak. A jakieś niezdrowe słodycze? Nie. Planujecie coś specjalnego na Dzień Babci i Dziadka zrobić? Ja robię laurkę. Pielniczki. Jeszcze nie zrobiłam, ale będę robić dla nich laurki. Z kwiatuszkami i serduszkami. Będą trzy serduszka i je pokoloruję. Świetki babcia i dziadek. Co namalujesz? Serduszka. Serduszka, czyli bardzo ich kochasz. Kocham i... Co masz w planach? Jaką laurkę? Co narysujesz? Tańczę no i babcię i dziadka. Chciałbyś złożyć życzenia babci i dziadkowi? Tak. No to proszę bardzo. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dużo prezentów, zdrowia, radości. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i miłości. Dużo przytulasów, dużo zdrówka i dużo radości. Szczęścia i dużo prezentów i dużo zdrowia. Kocham cię, babciu i dziadku.